Cześć i czuwaj. Dzisiaj rozmawiamy z Przemkiem Proszowskim, zastępcą komendanta Watry do spraw promocji. Cześć i czuwaj. Czy mógłbyś nam opowiedzieć, czym się zajmujesz, co robisz? Jak sama wspomniałaś, zajmuję się promocją, czyli szeroko pojętymi grafikami, komunikacją w mediach społecznościowych. Mój dział też się zajmował właśnie składaniem różnych informatorów do druku, jakimiś takimi znakami informacyjnymi, więc wszystko, co jest szeroko pojęte z wizerunkiem Watry. Jesteś po raz trzeci szefem promocji na Wędrowniczej Watrze i czy nadal jest to dla Ciebie wyzwaniem? Każda edycja Wędrowniczej Watry przynosi nowe wyzwania, ponieważ każda edycja Watry jest w zupełnie innym miejscu, czymś innym się charakteryzuje, przede wszystkim jest zawsze inne hasło, więc zawsze trzeba trochę pomyśleć o tym, w jaki sposób skonstruować komunikaty, żeby cały czas przekazywać właśnie tą główną dywizję tegorocznej Watry, która jest w jednej drużynie. Staramy się też co roku troszkę urozmaicać wygląd Wędrowniczej Watry, więc tworzymy całą identyfikację wizualną od samej podstaw. Oczywiście bazujemy na jakichś tam doświadczeniach z poprzednich lat, co wyszło, co nie wyszło i staramy się wykorzystywać te elementy, które najlepiej wyszły oraz wprowadzać parę nowych. Mam nadzieję, że to jest do 3 razy sztuka. To praktycznie jest ostatni raz, kiedy jestem komendantem, ponieważ gdzieś tam już słyszałem, że nowa komenda się zbliża i staram się też poniekąd trochę przygotować te materiały oraz te komunikaty oraz wytyczne dla przyszłej komendy, żeby mogli to zrobić 100 razy lepiej ode mnie. Dziękuję Ci, Przemku, w takim razie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.